Co byś powiedział rodzicom, którzy nagle stają przed takim faktem, że ich dziecko jest niepełnosprawne? Znaczy, te punkty, które tam... Żeby przede wszystkim szukali wsparcia tego duchowego i psychicznego, nie psychologicznego, psychicznego, bo to jest najważniejsze. Utwierdzenie kogoś, że ja muszę być mocny na wyzwanie, które staje przede mną, jest najważniejsze. Bardzo proszę, gdybyście mogli się przedstawić. Nazwiska są potrzebne? Nie, wystarczy imię. No, Piotr, Jurek. Piotr to ja, Jurek. Mój syn. Mhm. Jesteś ojcem dziecka, które jest niepełnosprawne. Oczywiście jestem takim ojcem. Autobusem i tramwajem. Autobusem, tramwaj tam jedzie. Na co choruje Jurek? 4 miesiące po porodzie urodził się zdrowy. Padaczka, którą nie wykryliśmy, która takie spustoszenie dokonała, że Jurek jest głęboko upośledzony. Jeden z najgorszych zespołów padaczkowych, zespół Westa. Ledwo przeżył, ale przeżył. No i później autobusem i tramwajem. I tramwajem. I później oczywiście strach, próba dostosowania się do nowych warunków. No to był lęk. To tak nie ma w życiu, że to jest proste. Po prostu nie wiadomo, co robić. Zanim człowiek dojdzie do jakichś rozwiązań, upływa czas, a jednocześnie trzeba rehabilitować, leczyć i tak dalej. Ja jestem architektem i grafikiem i próbowałem realizować się w zawodzie i rehabilitować. Nie da się. Huśtawka była taka, że zawalałem mi albo jedno, albo drugie. No i oczywiście serce, bo to człowiek się szamoco i ten. W końcu siadłem na tyłku. I w momencie, pierwsze pytanie, które sobie zadałem, o co ci, chłopie, chodzi? Czy chcesz zarabiać i opłacać opiekę nad Jurkiem, czyli realizujesz się zawodowo, a tutaj opłacasz, oczywiście też pomagasz, ale w mniejszym zakresie, czy też będziesz się poświęcał i jednocześnie próbował się realizować w taki czy inny sposób? No i los mi pomógł, bo w międzyczasie wygrałem konkurs na logo Zelmera. Ja amator, no architekt niby artysta, ale tutaj w tych działach plastycznych, artystycznych, to była tylko moja pasja tam wcześniej. Wygrałem konkurs na logo Zelmera. Mówisz o tych sprzętach AGD, tak? Tak, czyli mogłem być grafikiem i to dało mi dużo do myślenia i szybka decyzja. Oczywiście rehabilituję Jurka, a tutaj pracuję jako grafik, wszystko mam objęte. Jako jedna osoba całość jest objęta, niepotrzebni są branżyści i zespół, nad którym muszę panować. No i działałem. Do dzisiaj uprawiam tam trochę architektury jakiejś drobnej, uskuteczniałem, ale de facto do dzisiaj robię projekty graficzne, może już nie dla firm czy dla jakichś osób, ale konkursy, próbuję się spełniać w konkursach, jeżeli wygram. Generalnie ostatnio nic nie wygrałem. Tylko jedno wyróżnienie miałem w tym roku. Był konkurs na plakat do Balladyny. Jest w Łodzi takie centrum, to jest Megapolis, czy w każdym razie tam było Teatropolis, czyli był jak gdyby konkurs sztuk teatralnych, tam zacne osoby były w jury. I to, jako towarzysząca impreza był właśnie ten konkurs na plakat Balladyna. Nie wygrałem, było 255 prac, ale wyłoniono 20 laureatów i byłem w tym gronie. A jedna osoba oczywiście wygrała. No ale sam fakt, że dostrzeżono mój plakat i tam zacne osoby startowały, także satysfakcja. Gratuluję ci. Tak, ale... Szczególnie tego Zelmera, bo... Ale to później Krakowia Maraton to jest moje logo. Mhm. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie moje logo. Niesamowite.
później tak, fabryka wódek w Łańcucie, moje logo. Teatr kameralny w Bydgoszczy, też moje logo. Szereg firm tutaj w Krakowie ma moje logo. Dwie fundacje w Warszawie wygrywałem konkursy, bo ja mówię o konkursach. Tak. Nawet dostawałem tam trzecią nagrodę chyba 60 lat Organizacji Narodów Zjednoczonych. To dwa moje plakaty tam jako wyróżnienia, prawda? Także też byłem w Warszawie. Inaczej. To jest ego. Jednej rzeczy się nauczyłem i to dzięki Jurkowi. Pierwsze, że odpowiedziałem sobie na pytanie, o co ci chłopie chodzi, drugie, autobusem, pojedziemy, autobusem i tramwajem. A druga rzecz, te sytuacje różne powodowały, że musiałem się nauczyć podejmować szybko decyzje. I jeżeli nie podejmowałem, to się szamotałem. No i to dzisiaj tak jest, że wszystko... A, jeszcze fajna rzecz, którą odkryłem, że jaki jest sens życia? Bo człowiek się zawsze zastanawia, co, żeby być szczęśliwym, ale co to znaczy szczęśliwym? Ja odkryłem dla mnie, że sensem życia to są moje decyzje, niewymuszone różnymi sytuacjami i wtedy w sumie jestem wolny, jak moja decyzja... Masz wiele racji, tak. To jest coś niesamowitego i to dzięki Jurkowi. Druga rzecz. Jak się zajmuję Jurkiem, nie myślę o projekcie. Czasami tu jeszcze tam coś podrysuję, to tamto. Jak mi coś wpadnie, to szybko na karteczce. Ale generalnie jak go rehabilituję i tak dalej, zajmuję się Jurkiem. A jak Jurek śpi, albo mam więcej czasu, albo przerwę, jego zostawiam, wychodzę, to robię swoje projekty, prawda, czy tam inne rzeczy, które muszę załatwić. A rzeczy mam masę, bo rozwiedliśmy się po 15 latach. Basia jest w Warszawie. Dla dobra Jurka utrzymujemy dobre relacje, no ale ona się nigdy nie włączała tak. No trudno, tak się dzieje w życiu. Nie każdy jest gotowy podjąć pewne wyzwania. To są głębsze analizy. No po prostu jak człowiek coś dostanie, to odda. Jeżeli tego nie dostał, to trudno mu dać, jeżeli to nie wynika szczerze i prawdziwie z wnętrza, prawda, no z serca, no tam takie górnolotne. Także ona czegoś nie dostała, tego nie odda, a jednocześnie też nauczona, że życie to jest szereg spraw do załatwienia i że temu towarzyszą pieniądze. Nieprawda, bo to... Nie tylko o to. Dobrze, inaczej. Ja nie jestem taki hop, siup do przodu. Chciałem zapytać, czy w takim razie jesteś samotnym ojcem, który się opiekuje dzieckiem niepełnosprawnym? Znaczy od czasu pandemii. Bo wcześniej mieliśmy model sprawdzony. Po rozwodzie Jurek był w ośrodku w Zakopanym dla dzieci, osób niepełnosprawnych. Tam było mieszkanie, dom, prawda, i była opiekunka i ja dzieliłem po pół tygodnia Kraków, pół tygodnia, bo jeszcze mamą się opiekowałem, także to wszystko było tak, ale wszystkie przerwy, czyli wakacje, święta, Jurek spędzał i od czasu pandemii jestem na okrągło. Autobusem i tramwajem, pojedziemy. Jak skończymy, pojedziemy. Autobusem i tramwajem. Ile teraz macie lat? Ja 73, Jurek 34. Muszę ci zadać to trudne pytanie. Co się stanie z Jurkiem, kiedy ciebie zabraknie? No już to wszystko gdzieś tam wcześniej przygotowywałem. Mhm. To znaczy, wiedząc, że tak będzie, zrobiłem rozeznanie i Jurek wstępnie miał być przyjęty, to jest, świętej pamięci księdza Isakowicza Zaleskiego tu za Krakowem, Boże, zapomniałem miejscowości. On tam prowadził DPS, czyli jak gdyby dla osób różnych, w różnym stanie, ale też dla osób z niepełnosprawnością intelektualną czy tam ruchową. No i tam byłem parę razy, spodobało mi się, bo człowiek dostrzeże wiele rzeczy. Poza tym nigdy się nie zapewni, że ta opieka będzie tak, jak trzeba, bo tego się nie da. No, tego się to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, ani pieniędzmi, ani tym. Los jakoś, los, Pan Bóg, to jest dłuższa dyskusja. W każdym razie tam wstępnie przeszedł kwalifikacje
i miał miejsce w przyszłości, jeżeli była kolejka, jeżeli wybudują kolejny budynek, bo tam chyba 3 budynki w tym kompleksie były. No, to mu zapewniłem. A zapewniłem mu dlatego, że była taka sytuacja, jechaliśmy do Sarbinowa i moja mama już wtedy wymagała opieki i mój brat, nieważne, w każdym razie z rodziny tak nie do końca i znalazłem jej miejsce w DPS-ie na te 2 tygodnie i tam w sumie pomimo pieniędzy, które się zapłaciło, i tak ta opieka nie była właściwa, tam no krytycznie to oceniam. Tam mama się trochę cofnęła z pewnymi funkcjami, a dla ich wygody, no to tam wyszło jak wyszło. Natomiast to mi dało do myślenia, w sensie widząc sytuację, jaka jest w DPS-ach i tak dalej, żeby jednak się przygotować na ewentualnie. Zadałem ci to pytanie dlatego, że niemal codziennie rodzice odchodzą. Odchodzą, ale też nowi rodzice z nowonarodzonymi dziećmi stają przed właśnie takim faktem, że ich dziecko będzie wymagało opieki przez całe życie? Są rozwiązania. Mhm. Ja też o tym myślałem, ale na to wszystko znowu jest potrzebna moja decyzja osobista i zaangażowanie się. No tak jak Błaszczykowa. Ona tą klinikę założyła, mając córkę w śpiączce. Tak. W śpiączce i wie, że jak ona odejdzie, ta córka będzie tam w tej klinice pod opieką, dlatego że ona nie tylko, że dla córki, dla innych osób, ale mimo wszystko tam w tyle, prawda, to myślenie było, że zapewnię córce opiekę. Też czytałem o rodzicach, którzy się skrzykiwali i uruchamiali wspólnie fundusze, budowali na przykład budynek na jakiejś działce i tam, prawda, czy od razu, czy w przyszłości będzie opieka dla ich tam dzieci, które będą miały opiekę i przede wszystkim lokum. No i czy jakiś fundusz tam, czy no, w każdym razie gdzieś też jest taka opcja. Natomiast tutaj ja już teraz mu tam gdzieś wstępnie znalazłem miejsce w ZOL-u, bo to Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Jurek Manerki, czyli to nie jest DPS, gdzie tylko dializy to jest przewlekła choroba, prawda? Wymaga leczenia, opieki właśnie medycznej i to ZOL-e są od tego. Przed nagraniem wspomniałeś, że te nerki są chore z powodu COVID-u. Tak mi się wydaje, dlatego że zbyt szybko to poszło i mówię, 2000 rok, COVID, tam błędy lekarza, w stanie krytycznym w szpitalu. 3 miesiące mieszkałem na Jakubowskiego w szpitalu, 3 miesiące z Jurkiem. Bo nie byli w stanie go, najpierw go postawili na nogi, czyli dializy i tak dalej, mieliśmy wychodzić i nagle stany zapalne. Nie wiadomo, co było przyczyną. Mnie się wydaje, że jeżeli ten COVID rzeczywiście wszedł i spowodował zniszczenie jego nerek, to automatycznie też osłabił cały organizm. Czyli tam te ogniska zapalne mogły być też na tle czy genetycznym, czy też wywołanym osłabieniem, prawda, organizmu. 3 miesiące. Jak wychodziliśmy ze szpitala, to 40 stron liczył wypis, czyli cały cykl leczenia im. I Jurek stracił mięśnie. Jurek po prostu chodził przedtem, ja go nauczyłem. Mogę pokazać jego sylwetkę w kamerze? Proszę? Mogę pokazać jego sylwetkę w kamerze? Tak, Jureczek. No, Jurek po prostu raczkował od małego, natomiast później jak był starszy, ja go nauczyłem chodzić, że wspierał się o moje ramiona i ja szedłem tyłem i Jurek szedł oparty i w ten sposób go rehabilitowałem, czyli szukałem miejsc, gdzie są ławki, tak jak tutaj na przykład na plantach, gdziekolwiek byliśmy, czy Zakopane, czy na rehabilitacji nad morzem i po prostu od ławki do ławki, przemieszczając wózek, ja z nim chodziłem. Raz to jest poprawa perystaltyki i tak dalej. Oczywiście tam morze było, także wszystko uruchomiłem. On stracił mięśnie. Nie jestem w stanie odtworzyć jego mięśni, nóg i Jurek jest teraz skazany na wózek i na łóżko. Nie jest w stanie raczkować nawet. Także no jest problem. Bo jak chodził, to też jest atut jego w przyszłości przy opiece.
bo zawsze opiekun może poprosić, daj rączki, wstajemy, opiera się, nie trzeba go nieść, przenosić, tak. On pójdzie do łazienki, siądzie na, posadzi się go na brzegu, przełoży nóżki, włoży, prawda, i tak dalej, on stanie, jak wstanie i trzyma się rączką, można go obmyć prysznicem, także duże ułatwienie. A przy okazji to jest rehabilitacja, kontakt taki, prawda, Jurek? No. Dzisiaj jesteśmy zarośnięci, jak wiesz. Chciałem cię zapytać o wyrzeczenia związane z opieką nad takim dzieckiem, ale wydaje mi się, że to wypłynie samo. Jeżeli odpowiesz mi na pytanie, jak wygląda wasz dzień? No, to znaczy ten czas, który jest poświęcony na technologię, czyli codzienne umycie całościowe, golenie, i później jest śniadanie, które muszę wcześniej przygotować, i posiłek. I po posiłku, w zależności od tego, jaka jest pogoda, jaka pora roku, to cały plan się ustawia. Przy okazji tam załatwiliśmy przez NFZ, przychodzi rehabilitantka, przynajmniej na te 40 minut, i rehabilituje Jurka, czy razem go rehabilitujemy. No. A jednocześnie ja też próbuję gdzieś tam wyasygnować czas, że mam coś załatwić, biorę Jurka, prawda, albo go zostawię. Teraz mam wygodną sytuację, bo mieszkam z teściową, byłą, i tam jest opiekunka i są lepsze warunki, bo większe mieszkanie, pierwsze piętro, winda, no i dobry punkt lokalizacyjny, jeżeli chodzi o komunikację, tam jest park obok, także jest dobrze. Powiedziałeś z teściową, ile ma lat? Teściowa 94. Oto starsza pani. Tak, tak. I jest opiekunka, która się opiekuje, ale jak gdzieś mam coś załatwić swojego, to w ogóle życie polega na tym, i to nie ma tak, że ktoś ma gorzej czy lepiej. Wszystkich nas to dotyka. Czyli choroby, sytuacje nieoczekiwane, też związane, no, jest to swoista choroba, dziecko niepełnosprawne w rodzinie. Różne przypadki. I musimy jakoś się w tym znaleźć. Prawda, Jureczek? Ja, no, jest melodramatycznie. Moja pierwsza żona zmarła na raka po porodzie i zostałem z córeczką. Parę lat później pobraliśmy się z Basią i jest Jureczek. No. Także, ale Asia, póki była w Polsce, moja córka, to mi pomagała. Mnie, mojej mamie, prawda? Także mam dobre dzieci, mam bardzo dobre dzieci. To tak życzyłbym, i głównie o to chodzi, znaczy dobre. Co znaczy dobre? Dobry kontakt. To jest chyba... Relacje są bardzo ważne. Bardzo, tak? Najważniejsze chyba. Dlatego, że reszta się gdzieś tam może... Powiedziałeś przed nagraniem, że osoby, które tak jak ty, opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, chciałyby zmienić w systemie, tak, wiele rzeczy. Co by to było? Znaczy, ja powinienem parę artykułów popełnić. Zawsze gdzieś tam siadam, ale brakuje mi tego czasu. Więc tak, to jest prosta rzecz. Nie chodzi o fundacje, które powstają, bo do paru mam stosunek krytyczny, bo ja zawsze ja nie mówię drugie dno, tylko jest to sposób też na życie, prawda? Czyli fundacje też czerpią korzyści z tego, że... Żyją z tych składek, tak? Tak, no, i mają wolontariat, a jednocześnie to są pensje zarządu. No dobra, może się mylę, ale gdzieś tam się zetknąłem i no, gdybym to na własne tam oczy nie widział i nie usłyszał, na własne uszy, to bym może inaczej patrzył. No i poza tym to nie o to chodzi, żeby tam prosić, prawda, że ckliwa muzyka tu i dzieci się pokazuje. Nie o to chodzi. Ja jeżdżąc po świecie, nie tak znowu bardzo, ale jeździłem, interesowałem się też zawsze systemami opieki zdrowotnej. No i się okazuje, że nigdzie nie ma idealnie, prawda, że niestety ta cholerna gra rynkowa, powiedzmy w systemach tam na dyktatorskich czy tam ubezwłasnowolnionych obywateli można łatwiej przeprowadzić systemowe rzeczy i nawet je finansować, niż tak jak tak zwana demokracja na Zachodzie, która
niestety też ma ten syndrom gry rynkowej we wszystkich obszarach. I na oświatę i na zdrowie powinno się łożyć z podatków. Reszta rzeczy okej. Tutaj gra rynkowa niech działa i tak dalej, bo ale to nie są produkty. To jest racja stanu państwa, prawda? Czyli pierwszy postulat spowodować, żeby rzeczywiście, jeżeli są te wpływy i jednocześnie przekonać współplemieńców, co jest bardzo trudne, bo nikt nie lubi wydawać moje pieniądze, tak? Moje pieniądze wydajecie. Na co? Prawda? Że to jest jednak racja stanu. Oświata i zdrowie, bo to są nasi obywatele. Czyli to jest pierwszy punkt. Drugi, profilaktyka. Jest lepiej zapobiegać wielu rzeczom, niż później finansować leczenie, które jest o wiele droższe niż... To jest drugi punkt. Trzeci, rodzą się dzieci z niepełnosprawnością. Ten fakt gdzieś jest automatycznie wyłapywany i powinien być w systemie, czyli opieka nad rodziną, psychologiczna, bo wiele małżeństw niestety się rozwala. Później lista rzeczy, co się należy, kiedy, w jakim terminie, w jakiej ilości i najważniejsza rzecz, dotarcie do grupy wsparcia lokalnie, która by poprzez kontakt wzmacniała rodzinę, żeby nie pozostawała sama, prawda, sobie, czy tam pomocy przyjaciół i rodzinie, bo to często nie wystarcza. Nikt tak nie pomoże, jak ludzie, którzy znają temat. Po prostu to jest tak jak we wszystkich mafiach, jest ta sama zasada. Łączą nas, może nie interesy, ale... Wspólny los. Wspólny los, tak. W mafii to jest... No. Co byś dzisiaj potrzebował jako rodzic? Jakiego wsparcia? No właściwie powinienem trochę poszukać, żeby mieć za uszami, że tam nawiązałem tu z jedną z fundacji kontakt, bo chodzi też o wolontariat, prawda, że są sytuacje, muszę iść do szpitala, czy leczyć się, czy ten, żeby państwo coś zaczęło próbować jeszcze pod koniec spisu, tworzyć ośrodki, że dziecko czy osoba niepełnosprawna na czas odpoczynku dla rodzica, dla opiekuna będzie przebywać w takim ośrodku i to jest bardzo dobry pomysł. Ale mówię, to jest zawsze układ zewnętrzny taki, no, że czasami ten wolontariat więcej wnosi, bo mimo wszystko większość wolontariuszy to ludzie z przekonaniem, także nie ma tam sytuacji, że przychodzę do pracy i wracam do domu, prawda? A jednocześnie swoje tam różne rzeczy przynoszę do pracy i nie zawsze się będę tak opiekował jak wolontariusz, który rzeczywiście ma powołanie. Znam wielu wolontariuszy z powołania, z wielkim sercem i generalnie szacunek mam dla tych osób bardzo duży. Tak, i niestety często są też wykorzystywani. Tu nie będę sypał, bo jeszcze, prawda, można się narazić na procesy sądowe. Znaczy parę osób i parę tam organizacji mi się nie podoba. Znaczy wiem, o czym mówisz, tak. Tak, to... Na targu można kupić melon, prawda? Mrówki czasami się gnieżdżą. To fakt. No i to jest krypto tam. Tak na zakończenie tej rozmowy. Co byś powiedział rodzicom, którzy nagle stają przed takim faktem, że ich dziecko jest niepełnosprawne? Znaczy, te punkty, które tam... Żeby przede wszystkim szukali wsparcia tego duchowego i psychicznego, nie psychologicznego, psychicznego. Bo to jest najważniejsze. Utwierdzenie kogoś, że ja muszę być mocny na wyzwanie, które staje przede mną, jest najważniejsze. Czyli tak, dbam o zdrowie, szukam tego wsparcia. Jeżeli ktoś jest osobą religijną, to religia może pomóc. Jeżeli nie, to właśnie psycholog albo inne osoby z grupy wsparcia.
dbanie o zdrowie, z tym jest ciężko, bo to, prawda, wiadomo, każdy jest ułomny w tym wszystkim. Najważniejsza rzecz, nie poświęcać się bezgranicznie, bo to nie o to chodzi. Trzeba szukać też w tej całej sytuacji siebie, tak jak ja. Ja odkryłem, tego nie powiedziałem wcześniej tobie, co odkryłem przy Jurku. Najważniejsza rzecz, która mi pomaga do dzisiaj. Pierwsze, żeby się określić, jak realizować swoje ego. A ego to znaczy, ja mam pasję, mam zawód. Każda inna osoba musi znaleźć coś, w czym się będzie realizowała, co nie jest związane z rehabilitacją i tak dalej. No chyba, że ta pasja będzie związana z rehabilitacją, wtedy można to wykorzystać. W każdym razie odkryłem jedną rzecz i sobie wbiłem do głowy. Dam Jurkowi tyle, ile mogę, więcej mu nie dam. Jeszcze zostaje dla mnie, na moje ego i pasję. I ta sytuacja z Jurkiem to jest balans. Jurek i ja. Moja pasja, moje prace projektowe, graficzne i Jureczek. I tutaj robię balans. I oczywiście dużo tego czasu na technologię jest poświęcone Jurkowi. No niestety tak musi to być. Natomiast jeszcze raz, szukać siebie. No i jeżeli się jest w związku, który ma, ja nie chcę powiedzieć dobre relacje, bo te relacje do końca życia się, zdaje się, ucierają. Nie ma czegoś takiego, że więzy partnerskie są chyba mocniejsze od więzów krwi. Bo to jest gdzieś tam też udowodnione psychologicznie. W każdym razie te więzy partnerskie się cały czas do końca życia ucierają. Jeżeli ludzie się wzniosą ponad małostkowość, popędy i tak dalej, to będą tworzyć te dobre związki i będą się wspomagać. Bo to jedną rzecz odkryłem, bo moja pierwsza żona, mówię, zmarła na raka, ale to, co ja wyniosłem z tamtego małżeństwa, że o miłości się nie mówi. Miłość się czuje. To są dotknięcia, spojrzenia. Drobne, prawda, gesty. Tak? Drobne gesty. Mhm. I tak zwane, nikt nikogo nie rozlicza, co, ile kto ma dać. Tylko w tej chwili mam czas, tu wyrzucam śmieci, to pomyję, posprzątam i vice versa, to zakupy, do widzenia. Pieniądze wrzucamy do szuflady, przy grubszych bierzemy, prawda? Na bieżące wydatki, przy grubszych tych dopiero siadamy, ustalamy. Także takie mam doświadczenie z pierwszego małżeństwa i życzyłbym, żeby ludzie gdzieś tam wypracowali sobie coś takiego. W każdym razie najważniejsza rzecz. Też odkryłem, że demokracja niestety to jest frazes. Nie ma do końca sprawiedliwości, bo co to jest sprawiedliwość? To jest wszystko względne. I nikt nikomu łachy nie robi, wszystko wychodzi w praniu. Do widzenia, papa. Prawda? No, Jurek, nawet... Uprzejmie ci dziękuję za to, co powiedziałeś. To jest świetne podsumowanie tej rozmowy. Inaczej. Ja w tej sytuacji z Jurkiem tam spotykam się z życzliwością i pomocą. Nie wiem, czy my razem promieniujemy czymś, co ludziom powoduje, że przestają myśleć, że trzeba zarabiać pieniądze i się ścigać, tylko nagle coś tam do nich dociera. I przede wszystkim to jest też a propos opiekunów, że jak się widzi mężczyznę z osobą na górze, z dzieckiem, czy tak jak Jurek z mężczyzną, od razu się ma punkt, bo generalnie to kobiety gdzieś tam, prawda, wykonują. Co, Jurek, już? Tak, przekroczyliśmy limit? No. Dzięki bardzo. Dzięki.